Witam Was bardzo serdecznie przy nami, John Radowicz, a to jest kolejny odcinek Transport Fever. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania tego materiału. Oczywiście materiału na takiego materiału, nie wiem, do spodni, tylko materiału w sensie odcinka. No ja bym nie chcę pokazywać materiałów takich, z których się szyję, tylko ja bym chcę pokazać, o, symulator, ładny pięknie. Nadążają produkować tej żywności do tego Rzeszowa. No i cóż, chybno i na Wrocławie jedzie, jedzie. Będzie można coś pomyśleć, że zrobić nowy pociąg? Na żarcie, to znaczy na zboże. Które nazwałem bydłem, no. Ale dobrze. Niech będzie zboże jako bydło, no. Może i tak wyjść. Ta fabryka nie tutaj produkuje, nie wiem, limit jej się zwiększył, to nie wiadomo, no na początku nadąża tego przysyłać. No cóż, ta też ładuje, ma wydajność do wysyłu, ale nie ma skąd tego produkować, a gdzie jest ten chleb, tu jest, jeszcze jedzie, no ile tych pociągi jeżdżą, normalnie masakra. Że w Polsce jeżdżą 60, tylko 90 tymi towarami, no trochę lepiej. W tej grze jeszcze z towarami to mogą 160 jechać, więc jestem za. Jeszcze w Polsce aż takiej modernizacji to równie zrobili, że jeszcze towar 160 jeździło, jak to jest, no co te pasażerskie, nie wszędzie jeszcze mogą tyle jeździć, które jeszcze i 90 jeżdżą. No się nie dziwię, że dobrze, no to dajesz teraz pociąg. Tak, dajesz lokomotywę. Dajesz wagon, ale nie ten wagon, ten wagon. A zboże, różnica w cenie jest, nie ma. No niby różnica w cenie powinna być, bo ten jest tylko taki, a ten jest taki. Nie wiem, załadujmy ich tutaj, nie wiem ile można, 50. No, no dobrze, no weźmy do tych 60, no dobra, 68, jedź. Jedź na linię bydło chlip. Trzeba zobaczyć, czy sobie dasz radę na tej linii i nie będziesz tamtego pociągu za bardzo hamował. No właśnie, tam się zatrzymał przed wjazdowym. I po co się tu zatrzymujesz, jak nic tam nie weźmiesz? No mogłeś od razu przejechać. Problem widzisz w tym nie. No i właśnie tam ten też teraz będzie ruszał. No i aż przez to ten tutaj stało i Jezu Święty, normalnie zator pociągów się taki zrobił, że to normalnie straty pieniężne, normalnie takie wielkie, że to masakra. No dobrze, no jedzie 60 na godzinę, no i co? Dojeżdżę do stacji. Czy on tu się w ogóle zmieści? To też jest następne pytanie. Czy on tu się zmieści? Tak, na styk się zmieścił. Załadował aż 68 towarów. I tamten właśnie dojeżdża, tamten ma lepiej, bo ma drzej, bo ma mniej wagonów. A ten ma więcej wagonów. No i 61. Się rozpędził, 59, no dobrze, no nie 60, no ale jak już się rozpędzi, to się rozpędzi. No dobrze, tutaj jak ty do na Wrocławia, ty się rozpędzą, to się rozpędzi. Bardzo fajna gra, polecam. Bardziej polskie nazwy miast, też bardzo fajna modyfikacja do tej gry. No i dobrze, no i teraz chociaż będą mieli z czego produkować, tak będą mieli mają z czego produkować. No i jak pięknie, tylko jeszcze wydajności brakuje co do tego, co wysyłam. Znaczy wysyłam, no i tak te pociągi nie zdążają tego wysyłać, a no... No dobra, mieszamy. No dzika w moim rozumowaniu jest troszkę inna. No jedzie chlip do Inowrocławia, jak one tam mają, no tak. Zastanawiać się, jak one tam się mijają.
Można jeszcze będzie coś pomyśleć o modernizacji tego starego Gerata, żeby też najeździł na 68. Zobaczymy, co się da za chwilę zrobić. Tylko tam pociągu dojedzie. Jeżeli mają pieniądze, bo nie chcę brać tego kredytu nieskończonego, bo to normalnie osakra by była jakaś. Gdzieś tam bym powinien z tym wypadą za chwilę przyjechać. No tam, tak, tam. Co jedzie? No, tam. Daleko. O, nowe wagony mam w końcu. Jedzie? W końcu nowe wagony. Dobra, jedź do tej zajezdni. Za chwilę ci tam dodamy trochę tych wagonów, a tamten dojdzie do Wrocławia też za chwilę. Normalnie modernizację będzie miał taką, że tu się w głowie nie mieści. A będzie 150 zasób. Nie stówę, czy tam 60. No cóż, to kupmy ci to ty jeszcze nie wiem. Właśnie sobie zminimalizowałem, że nie wiem jak ja to zrobiłem, ale... Dobrze. 68. Jedź na linię bydło na chleb. Dobrze. Jedź. Więc i na Wrocławie, który to teraz jedzie? Ten jedzie. No chodź. Chwilę ci tutaj gdzieś nie... Lepsze wagony, lepszą lokomotywę. Na pewno z wielką przyjemnością się na to zgodzi, że idziemy sprzedać. Już niestety 60 na godzinę, to już trochę za mało. Jeszcze chcieliby tacie tu 40, no nie wiem czy to się jeszcze mogę kupić, bo mam te starzenie z względem wieku włączone. Że jak już jest, nie wiem, 1999. Może nie można kupić pociągów, które były 1850. Więc nie wiem, czy jeszcze teraz nie będzie taki zakup, który był 1900, to znaczy 1850, to będzie 40 godzin. Jeszcze bardziej. Nie wiem, kapel przedstawiłem, było to bardzo mocno słyszeć. No, domyślam. Jeśli ty już idź od razu na sprzedanie na tych zajezdni, już nie ma sensu w ogóle, żebyś ty się zatrzymał na tych, jakbyś się nie zatrzymał, ale być wolny, dlatego już możesz od razu mieć polecenie odgórne, jedź do zajezdni. Polecenie od dyspozytora. Nie chcę cię uznać. Nie no, to znaczy jedź do zajezdni. Nie, chcę cię uznać. No. Ile to zabrzmiało? Ja chcę was jeszcze znaleźć, no dlatego zostawcie suba. Suba i łapeczkę w górę, także dla statystyk i oczywiście dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia, bo to jest bardzo ważne. W dzisiejszych czasach na YouTubie. Oczywiście wyświetlenia muszą się zgadzać, więc zachęcajcie ludzi, że z wielką chęcią wchodzili na ten mój kanał. A teraz nie suby, a wyświetlenia się liczą. Zgadza się. Bo to nieaktywne suby, to do niczego człowiek nie dojdzie. O, już są nowe wagony. O, to teraz sobie nie można chociaż... Nie no, mogę jeszcze. O, pociąg co 40 jeździ. Chociaż to nie jest jeszcze ten początkowy, czy jest? Nie, to jest chyba taki ten początkowy. Nie, nie początkowy. Dobrze, ale mamy... O, wagon otwarty na 120 pasażerskich. Może jechać tylko 100. No dobrze. Poczekajcie, nie ten wagon towarowy. Jeszcze tych boczniaków nie ma, nie. One mają bardzo fajną nazwę, więc nie chciałem taki kupił. Ile jedziesz? 50, no 72, więcej ci tu nie mogę wszanić wagonu. No dobrze. Więc jedź chleb do Inowrocławia. No i teraz cię tu ładnie mogę poobserwować. Jak ty będziesz wyglądał, jak ty będziesz jechał.
kilka beczek. Załaduj tu się. Dobrze, załadowałeś się. Chwila, moment. Taki mały moment. Czemu ten semafor wyjazdowy jest wyjazdowy? Miał to być wyjazdowy. O, pięknie, ładnie. No i teraz jest gitar. No i teraz możemy obserwować, jak ładnie będzie jechał nowy pociąg, który może jechać 100 km na godzinę i czy się tu rozpędzie z 72 platonami, nie wiem czym to się tu, jakie tu są jednostki. Rozpędzi. I na pewno już widać, że jedzie szybciej od tamtego, bo jedzie 65, a tamtym będzie jechać tylko 60. Tu zjedzie, wiezie trochę więcej ładunku. Tamtym jakiś tam pyrpocze. Jeszcze. Niedługo też pójdzie na sprzedaż. Nie, ten... No, 75... O, rozpędzę się do prędkości, trochę z górki złapał, no jedzie. No i komentator sportowy się znalazł, tylko że ten pociągnik... Dobrze, ja się może lepiej nie odzywam. A przez te jazdy tym pociągiem, bo to bez sensu jest. Mam nadzieję, że to wszystko w ogóle dobrze słychać. Tak dobrze wszystko słychać, nawet te gadule. Mam bynajmniej taką nadzieję, że to się bardzo wszystko dobrze nagrywa. Jeszcze też sprawnie słychać, nagrywa się. No, tak gadał, mi głos stracił, a później nie nagrało jeszcze. I co to by było? Ja przez te miesiące potrafię normalnie gadać, a jak nagrywa Train Driver 2, to nie umiem się wypowiedzieć. Teraz czy ja tu wina? To już zostawię w waszej roli. I waszym pomysłom na czemu to i jak. Chyba już wtedy były coś takie komentarze. Już nie pamiętam. Ja mam pamięć dobrą, ale krótką. I już jedzie stówę, już raczej zwolnili. No dobrze, bardzo mi się podoba ta prędkość tego. Także zacnego pociągu i co i tutaj nie wiem, jakiś cały czas jest jakiś problem, tak? Z jazdą. Niedługo to tutaj pociąg za pociągiem będzie w korku stał i co? I tak nic. Trzeba było tutaj jeszcze jedno urozmaicenie zrobić. Do całego transportu zboża. I wyschnąć tutaj o taką ładną drogą. Pięknie, ładnie, poczekajcie, to objazd. Nie, miasto to się nie będzie rozbudowywać i w żadnym wypadku ja tu muszę drogę przyciągnąć. 56, no tani się nie da. Tamten czeka, a bo też. Dobra. Jedź ta. Tu jakie ładne skrzyżowanie, no trochę chyba tutaj nie wiem, do tej skóry jakieś takie nie wyszła, no ale dobra, wiesz o tym. Tu sobie zapuścimy linię ciężarówkową. Jeżeli tak prędzej czy później ta droga tutaj przestanie istnieć. O, nawet nowy pojazd dostałem, żeby móc sobie go wykorzystać. Mimo pięknie ładnie. Dobrze, więc plan załadunkowy dla ciężarówek, dobrze. Wróćmy na tutaj, o. I postawmy. Taki sam plac załadunkowy musimy postawić tutaj. Kupno pojazdów tu dziś mamy, nie mamy. No ale dobrze, tutaj sobie gdzieś może być w tych siedlcach. Czy odmiany. Najlepsze. Dobrze, 8 aż tak. Dobrze. Kupmy sobie ich tutaj trochę. 15, nie wiem czy nie będzie to za mało. Dobrze, kupmy sobie jeszcze trochę.
20 na 20 będzie ok. No to tutaj tyle chyba czeka, a no i na Wrocławiu jeszcze w tym jest. Tutaj nadgania tego oczywiście. A ciebie też w swoim czasie zmodernizujemy, spokojnie. Chwila. Czyli tak, zróbmy nową linię. Sin czarówki. Tutaj będzie na zborze. Na chlip. Nie. Wiem, że to się żarcie w Twitchu nazywa, no ale ja mam chlip. To tak wygląda jak chlip, a nie żarcie. Nie wiem, pierwsza z tej. W jednej i w drugiej to samo. Dobrze, to jest ta lista, tutaj chyba widzę, że tu ten jedzie, ten z inną Wrocławia, ten. Nie, to nie jedzie, to będzie ten jedzie, a tu jeszcze jedzie. Dobrze, bo ja go muszę śledzić, bo on za chwilę będzie miał modernizację zrobioną. Dobrze, i te wszystkie tutaj pojazdy zostaną wysłane. Na chwilę zobaczymy jeszcze, jak tam te jeżdżą. No jak wypruły. Ale one ten dobrą trasą chcą jechać, czy złą? Dobrą trasą chcą jechać, w końcu moje pojazdy to moją trasą mają podróżować, tak? A tu jest ten pociąg, a tu jedź już od razu do tej zajezdni na sprzedanie, wiesz? Może mi się nie przydasz, kupmy sobie tego, co tu mam jeździć, kupmy sobie wagon na żywność. Tylko 64? Tamten to na ile jeździ? Na jeszcze jeden wagon, tak? Dobrze, no niestety, no odrobiny mi pieniędzy zabrakło. Dobrze, o, jeszcze jeden wagon. Udało mi się. Lipki na Wrocław, no. Znaczy, muszę poczekać, aż tamten wjedzie. Potem by były bardzo mocno sprzeczne informacje, jeśli chodzi o wjazd tamtego. O, teraz możesz jechać. Ładnie, pojazd się załadował. Zobaczmy sobie. Ładował się tak 8 na 8. Zobaczmy, jedziecie po tej drodze żwirowej. Znaczy szybciej niż 40 na godzinę nie pojedzie, to nie wiem co na to liczyć. I jedzie i się podróżuje. Co ty radowego dostał? Schwarzhausen. I sam. Pewno nie polski. Raczej to ich wypad niemiecki podchodzi. Piękno, no i takie samochodziki też sobie tu będą jeździć. Przejazd trochę zamknęli, no ale dobrze, jest teraz otwarty. No i to ładnie wygląda, przejeżdża przez przejazd. I tak wygląda przyjazd towarem. Tu się za chwilę tym wypakuje. I idzie w dalszą drogę. On mija przyjaciela. Jedzie dalej. A tutaj dwa jeden po drugim jedzie, albo pewnie ten przejazd był zamknięty. No transport pełną parą. Normalnie samochód za samochodem. Jeszcze jakiś jedzie, no patrzcie. Tego to ja mi się nie spodziewałem. Ty co już moją drogę nie ładną tam gruntową zmienili na swoją miejską. Cóż no niby tacie prawo też mają. No nie wiem, moja droga w sumie no, prywatna. Sam ją wykupiłem. No się właśnie samochody skończyły. No dobrze, no i ten tutaj już jest z powrotem przy tym, przy załadunku, no. I prawie idealna ilość samochodzików. Bo szybciej one i tak nie będą podróżować i tak. Tu jeszcze więcej na chlip do Inowrocławia potrzebuje. Tak? Dobrze, więcej na chlip do Inowrocławia, więcej. Dobrze, kupimy jeszcze jeden taki. I tyż na żywność, i tyż do Wrocławia.
Proszę bardzo, chleb do Inna Wrocławia jeszcze potrzebowali, jedź. I spłać trochę tego kredytu przy oczach, już ten. Dobrze, teraz się okaże, że te pociągi tutaj w ogóle nie potrzebne będą. Nie no, pociągi by były niepotrzebne? Nie no, potrzebne będą. Muszą zarabiać. To jasne, że będą potrzebne, żeby zarabiać. I tutaj do Rzeszowa się na spokojnie, ładnie się wyrabia. Spokojnie sobie jeździ, tak. Tutaj raczej nie przewiduję szybszego pociągu. Jakiś klas 75. Ile on może jechać? 90. O Jezu święty. No to do tego to nawet nie można tyle. Wrzuci teraz tego. 50, no to doprawia jak te wagony, 80 mogą jechać, no. No, przyjedzie tutaj jakiś pociąg, bo już taki nie wiem, na minusie mi się zrobiło na koncie. Tak brakuje, o jedzie jakiś, no jak miło. No i to wrócił od razu za nim, no i znowu sobie kres minimalizowałem, no i aż zobaczyłem normalnie ile minut odcinka jest. Chociaż i tak mniej więcej się czasowo orientuję, bo mam zegar koło siebie, no to to widzę. Samochodzici strasznie mało zarabiają, 36 tysięcy tylko za taką dużą trasę, co mamy tak wolno. O Jezus. Już nie ma co przewozić, po co mi tyle tych samochodów było? Za dużo. No i się nie wiem, sprzedaj. Dopiero pełny jadę, to nie chcę ich sprzedawać. Dobra, Brojczyku, ten będziemy stracić tylko. Nic się nie stanie, tam tylko lekkie straty. No nie nadążają tego chliba produkować. Znaczy nie, nadążają. No bo tu już nie potrzebują, nie wiadomo jak dużo. A? Może z tej innego. Chyba jeszcze na tym odcinku zdążymy zrobić, nie wiem, jeszcze za jakąś jedną tam trasę. Na przykład do tej tam Dąbrowy całej. Gdzieś tu stąd sobie ładnie wyjedziemy. Może stan, dobrze, stany, może tam jedno i będzie ten jeżdżyć na tamten tor na spokojnie. I trzeba będzie most zrobić. Niestety nie da się tych zwodzonych mostów robić jeszcze. Czy jeszcze, no, no raczej się nie będzie dało robić. Konflikt. Co ja bym ci zrobić, że konflikt? Że się skonfliktował, no. Weź to nie mieć bardziej, nie wiem, na wprost, pod górę, a coś. Weź i tu zrób, nie wiem, jaki podjazd. Tu będzie jakiś konflikt, to nie będzie konflikt, to no jak będzie ładny, dobrze. Więc konflikt to też zażegnany z wodą. Także inne im konflikt z wodą. Co chwilę w konflikcie żyłem z tą biedną wodą i co? Pięknie, ładnie przejazd, trochę nie myślę, że się tekstura popsuła. Nie, się nie popsuła tekstura. Konflikt podczas wyrównywania terenu. No i co ja ci zrobię na ten temat? No, trzeba usunąć to. Trzeba teraz... O Jezu, teraz tutaj będzie konflikt. No, mogłem się tego spodziewać. Dobrze, zrobić po prostu ten odcinek toru. Pociągnąć tam tutaj...
trochę, o. Jakieś się to udało zrobić. Trochę może pod dziwnym kątem. Dobra, nie mieszam się w to. I zrobimy o ładny tunel. To jest Dąbrowa Górnicza. Ja bardziej mi z Pupią kojarzę, no nie dobrze. Niech i będzie też i Górnicza Dąbrowa. To uda mi się tutaj wszczelić ten budynek pomiędzy te dwa, czy nie? Było miło, jakby mi się udało. Nie będzie miło, bo by mi się nie udało. Dobrze, więc... A, dobrze, już rozumiem połączenie. Drugą ulicą mnie nie będzie. O, nawet elektryfikację może. Dwa budynki, jeden budynek. Dwa budynki. Cztery, dwa. Dobra, i będzie. Trochę blisko tutaj tych domków jest. Tu widzę, że o jakiejś chyba rozbudowie ktoś myślał, bo coś nie wiem, tutaj drogę zrobili. A dobra, tam miesza z tym. Też mam prawo sobie, o, tu postawić tor. Tam nie zrobicie, nic nie zrobicie. Tak, że ten tor tu jedzie o drugą stronę ulicy. No dobrze, cały czas jest 120, więc... To mi tam może być nawet o, taki ozach. Zawijas, esa, czy tam jak to tam się mówi. ESA to mi się kojarzy z takim starym silnikiem. ESA. Dobrze. Nie przed przejazdem, to ja robię. Pofornie przed przejazdem, tylko za przejazdem. O. Przed tunelem i przed tunelem. I za przejazdem. Tak ogólnie widzę, że już niedługo się będziemy zbliżać do końca odcinka. Tego co mi tutaj mój zegarek odpowiada. I cóż, no zróbmy jeszcze po prostu. Ja tutaj zrobię tak właściwie. I ja tutaj nasmuci. No jasne. To by było za pięknie by to było. Ja bym czegoś nie... Nie wymyślił, nie tak. Endotator powinien wchodzić tutaj. A endotator powinien wchodzić tutaj. Tu będzie ostry zakręt, już to widzę. No dobrze, może być i tak. On będzie tutaj na ten tutaj tor wjeżdżał. No. Zgadza się. Tworzymy linię. Kolej towarowa. Lip do Dąbrowa Górnicza. Jak widać, pociągi się wyrabiają. Zobaczę, czy tam bydła jak to oni, jak ja to tam nazwałem. Też się wyrabia. Dobrze, jest okej, tak jak powinno być, dobrze. Jeszcze mi się postawmy jeszcze. Semafora. Tu będzie stał semafor i tu będzie stał semafor. Idealnie teraz wyprodukujmy na tą linię pociąg. Do 90, no niby daleko to tutaj nie jest. No dobra, niech jedzie ten tutaj do 100. 1000 kW. Coś tam kilowatów. Tylko, bo tu nic więcej nie ma. Nie mieć tam na 56.
jedzie na tą linię, no. Przejedziemy się jeszcze z tobą i będziemy kończyć ten odcinek. Nie widać, pociąg wyjechał. Jeżdżę na tor. Tamten musi chwilę poczyścić, no niestety te pociągi muszą na ten sam tor wjeżdżyć, a tam nie będę tu kombinował z ustawieniami torów, jak sobie wjeżdżają. Nic im to nie powinno przeszkadzać, bo tam i tak tylko ten jeden jeździ i się wyrobią. No tutaj też więcej nie zapowiadam, że jeździł, bo jeżdżą mu trochę wagonów dodam i tak, bo pociągi się na jednym peronie nie zatrzymają. Co się zrobiło? O Jezu święty. Dobrze, zapomniałem, zatrzymajmy czas, za chwilę będziemy kontynuować jazdę, zapomniałem wyrównać teren. I takim sposobem dostaniecie parę dodatkowych minut odcinka. Jak ja to jestem dobry jednak. Dla tych widzów. No cóż, wyrównujemy teren. Idealnie, no i teraz już powinno być łatwiej, no, kończymy przejazd. Jeszcze oczywiście w drugą stronę też trzeba podpatrzeć, czy pociąg dobrze jeździ, no ale stówą. I tak jak mówiłem, stówę na początku peronu i się zatrzymy jeszcze w połowie. Jaki to normalny pociąg, który się zatrzyma, nie wiem. Na pewno nie w Polsce. Czy może i tam na awaryjnym by się zatrzymał? Raczej gdy się liczy wygodę pasażerów, no. Nie się nie pozwoli, a to ja nie rozumiem, który mogą dogrodzić się do pasażerów. Raczej w rodzie się powinno ten do torów dostosować, no i dobrze, no i zacząć sobie wjeżdżać na spokoju. Idealnie, zabrał to swojego i pojechał. No jednak czeka coś dosyć Rzeszowa, dobrze. To by było na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam i zobaczę w następnym odcinku. Na razie.